Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. Kochani, powiem wam osobiście, że w sumie ten portal prawie zrobiliśmy, no ale niestety nie mamy tego naszego lazurytu. I naprawdę nie pamiętam, jak grać. Tu jest. Nie pamiętam, jak, a raczej skąd jest ten lazuryt. Więc będę chciał sobie teraz to ogarnąć. Szybkie budowanie, rozbiór słup, maryn, złoto, ulepszenia, spawnery mobów. Odwołanie mowa, gromadzenie, kierowanie, widok sztandaru, dupa. Taki na wioski, zasoby wioski. Przy każdej wioskowej wandanie znajdziesz skrzynę, w której mieszkańcy będą składować dla ciebie surowce, w tym lazuryt. No właśnie. Tym lazuryt, ale czy tutaj dalej coś jest o lazurycie? Wymiana wierzchowca. To już widzieliśmy, ekran śpiewnika to też. Lazuryt z tego co widzę da się zbierać. Lazuryt z tego co widzę da się zbierać. Usuwanie tarraku to już mieliśmy. Czemu ja tego nie mogę klikać? What? Się porąbało. No właśnie, mamy te zombie, ale niestety nie mam redstone'a. Z tego co widziałem, to jeszcze pociski wroga na rozległym obszarze otaczającym wieżę ochronną. O, to też jest ciekawe. Lazurytu jeszcze nie możemy zbierać, z tego co widzę. Więc wiecie co zrobimy? Na razie sobie chyba odpuścimy ten portal i... pójdziemy może na coś mniejszego? Nie dam rady tego sobie ogarnąć, no niestety. Nie dam rady tego ogarnąć, więc myślę, że tą hordę bastionu możemy sobie tutaj odlecieć. To jest gdzieś tam. Mam nadzieję, że ten portal się nie zrespi. Że nadal będzie 33%, tak jak było. Bo naprawdę nie wiem skąd teraz wziąć ten lazuryt. Nie sądziłem, że właśnie tego nam zabraknie, jeżeli chodzi o tą walkę. Naprawdę, myślałem, że nie wiem, może zabraknie nam drewna, czy czegoś innego, ale na pewno nie tego. Na pewno nie tego. Nie oszukuj, koniu, nic ci nie jest. Nic ci, koniu, nie jest. Wow. Au. Czy my możemy w ogóle redstone zbierać? To jest dobre pytanie. Mamy ulepszenie redstone'a? Nie mamy, mamy tylko usuwanie daraku. Myślałem kui. Gliny? O, znikla zoryt leci, dobra. Jesteś świnia. Słyszę, ale nie widzę. Słyszę, ale nie widzę niestety. No, skakuj. El Exploringo. To właśnie, bo my idziemy tutaj do tego znacznika. To pytanie, czy oni nas tu nie rozwalą. Ja chyba widzę diaksę, ale niestety nie mamy teraz metody zbierania tego. Jak mówię, teraz będzie też ciekawe, jak my sobie z nimi poradzimy. Bo jakby nie patrzeć, to może być to ciężkie. Tylko w kalazery tu poleciało. Teraz będę musiał sobie podlecieć jednak po spawnery. Nie widzę innej opcji. To było pod X. Oczywiście golemki, standardowo. Noście lazurytu. No powinno nam starczyć na kilka. Zespawnuj. Wszystkich sobie na pewno nie zespawnujemy niestety. Słyszę słonia? Mam nadzieję, że nie.
no i kij. Gdzie są... Ej, gdzie są moje kochane... Kurde, może bym je wziął? Tylko wiem, kupiknąć. Dobra, wszystkie? Wszystkie. Dobra, ty trzeba was walić. Na pyrkę. Teorii właśnie leci z nich, nawet jak one się spawnują, więc może to nie jest głupie, żeby sobie tutaj posiedzieć. Dawaj tutaj dole. Bo stąd chyba lazuryt nie leci. Tego lazuryt naprawdę mało leci, jeżeli chodzi o to. Dobra, rozwaliły. No to was już mogę uwolnić w teorii. Żółwiki. Wy nam coś dacie z tego, że was uwolniliśmy? Niestety chyba nie. Dobra, uciekajcie. Dobra, 104 mamy teoretycznie tego zielonego surowca, więc spoko. Malachit? Dobrze mówię? Nie. Lazuryt to jest to niebieskie. Dobra, trzasło. Świetnie. Ostatni budynek. Pocówka zniszczona, dobra robota. No ale nadal jest tego mało. Dobra, chodźcie golemki. Które dalsze mamy do zniszczenia? Tutaj mamy to. Szkielety, siedlisko zniszczone. Horda Bastionu kolejna. Może idziemy w stronę szkieletów. Nie byłoby głupie. Strona szkieletów to jest gdzieś tam. Tak powiem wam osobiście, że niewiele dostaliśmy z tego. O ty gnoju. Sam się wysadzić. No chyba sobie jaja robisz. Jest w tą stronę. Golemy, czy wyjdziecie ze mną? Idziecie ze mną. Ostre szczyty. Szczyt to jest tego, że my nie mamy lazurytu. To jest mega szczyt. No dobra, może jak uwolnimy szkielety, to może coś się zmieni dzięki temu. Może, może. Wow! Usłyszę zombie. O dziwo, nawet cieszy mnie ten dźwięk. Shit i wigliny, tak, wigliny. Użyj mapy, aby przygotować odpowiedź. Na tą wioskę. Czekajcie, czekajcie, skrzynia wioski jest pełna? To możemy stąd, możemy zbierać, tak, produkowane zasoby. O, ty w dupkę węża. Dobra, jak już jesteśmy tu koło szkieletów, to myślę, że je sobie zbierzemy. Zobaczymy, ile tych szkieletów tam będzie. Znaczy szkieletów, ile piglinów tam będzie. Dobra, ja czego zrobimy szybki recall, no co? Nie ma innej opcji.
uderzyły szybko. Czy dla szkieletów jest już za późno? Nie traćcie nadziei, bo nadzieja właśnie nadeszła. Najgorsze są te wielkie moby. To są chyba najgorsze stworzonka tutaj. Myślę, że tak. Bez problemu to. Lecznicze. Cudo. 14 na 24. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dowalimy sobie resztę tych. Pełną armię, tak? 29 stworzonek. Ile to sobie otworzymy z miejsca, żeby od razu nam tutaj walczyły. Gdzie one są? To kilka więcej łuków u twojego boku. Teraz pomogą ci uwolnić swoich przyjaciół. Oh, fuck. Ile was tu jest? Winie, won! Dobra, lecę po kolejne. To były szkielety z tego co widziałem. Ojej! Ten jest najgorszy. On cały tutaj szarżę rozwala. One mnie całkowicie zlewają. Dobra, niech one się zajmują tym, a ja się zajmę tym małym krótkim. Przynajmniej trochę ich odciążymy. 26 zostało. Kolejne szkielety. Dobra. Teraz tego. Bij te świniaka. Dwóch, jeden. Tak nie wygląda naprawdę. Teraz szkielety znają swoje prawdziwe możliwości, kiedy działają razem. Zaprowadź ich do portalu i patrz, jak lecą strzały. Gdzie jest portal? To jest pytanie za milion punktów. Gdzie jest portal? Gdzie jest portal, ja się pytam. Ktoś widzi portal? A, że tu. Tu jest portal. A, nie ma was. To było mocne. Chodźcie tu, chodźcie. Widzę, że łucznicy są dobrzy, jeżeli chodzi o walkę na świniaki. I w sumie te szkielety mi się nawet spodobały.
dobra, jest portal. Chodźmy na otwartą przestrzeń. Wytniemy to tałataństwo. Jezu, jak to trzaska mocno. A lazury to jakoś tam dużo nie trafi z tego. O nie, nie, nie. Półtora serca. Zostaw mnie. Wow, jedno serce. No to chyba po mnie. Lećcie, moi ochroniarze. Co jest tak nawala? Chodźcie, uciekajcie stamtąd. Ja tę całą ochronę. Walcie w świnie. O nie, 2,5 serca. Dobra, uciekamy dalej. 2 serca. Wywajcie mi stamtąd. Robimy kółeczko. Nawalajcie. Dobra, nie jest dobrze. Musimy zrobić sobie kolejne spawnery. Mamy tam jeszcze szkielety jakieś? Nie bardzo. Są jeszcze jakieś szkielety, dobra. Nie jest źle, nie ma tragedii. Nawet jeszcze jeden golem napotoczył. Numer 26. No i chyba mogę 45 teraz brać, tak? O, jak pięknie to pada. 40 jednak mogę. 40 mogę jednak, dobra. No. Właśnie gorsze jest to, że ja je mam zaznaczone, ale jak zrobię im tak, to je odznaczam wszystkie. I to jest mega słabe. Jest tak słabe. Jakoś się da, musimy wpisać jedną jednostkę. No ale tak słabe. Siadło.
Au! Dobra, umarł i nie żyje. Wcale nie jest takie proste naprawdę, właśnie. O nie! Krowa! Krowa wąt gnoju. Dobra, walnęło. Trzeba się definitywnie trochę tych spawnerów pozbyć, bo jest za dużo tych mobów po prostu tutaj. Piękni śmiaki dostają po łbie. Szkielety. Dobra, mamy was chyba. Jeszcze jakieś może moby tu w okolicy są? Bardziej myślę o takich, wiecie, mobach, że powiem, osobistych, które możemy uwolnić, ale chyba nie. Nie tylko. Dobra, padło. Nienaturalna celność, zwiąż sojusz ze szkieletami. W sensie w lawie kąpie. Salut, łucznik. To wielki zaszczyt. Dobra, mamy szkielety was. Szkielety uważają cię za swojego. Szkielety przybędą do ciebie, gdy zostaną wezwane przez twoje płomienie stworzenia. Będą walczyć u twojego boku tak długo, jak płomień w strukturze lojalności będzie płonął. No to jest za krótko, ludzie, kurde, no co wy sobie, no jaja sobie robicie, kurwa, połowa czasu cutscenka trwała. Ale bez sensu, ale to było bez sensu, tyle kryształków straciliśmy. Bez sensu totalnie. Dobra, skoro już tutaj jesteśmy. Ta wioska jest na razie bezpieczna. Miejmy nadzieję, że uniknie wygłodniałych oczu piglinów. Być może, ale chcę zobaczyć, czy te skrzyneczki naprawdę tak działają, jak myślę. Tak. Hell yeah, tak. Tak działa, jak myślałem. Dobra, zarąbiście. W nocy pigliny zaatakują tę wioskę, a jej mieszkańcy są nieprzygotowani. Wtedy nasz bohater zbuduje mocne mury i wieże. Pigliny będą miały ciężką przeprawę, jeśli tu dotrą. Od razu to zbudujmy, póki jeszcze możemy. Dobra, takie obwarowanie się przyjeda. Tą stronę teraz. Do tego drewna wam powiem szczerze, że leci. I to sporo leci. Mega sporo tego drewna leci. Ja już nie mam drewna. Dobra, szybko robimy to, co musimy.
Ła, co to mi tam chciało stworzyć? No nie mamy jeszcze zbieraczy niestety, fuck. Zbieracze, kończcie, kończcie. Z tu bramy zrobić, a nie mogę. Wiem, żeby tam ładnie drewno zbieracie, ale bez przesady. Stolarza, studnia, kamieniarz, pułapka lodowa. Czemu my kamieniarze nie możemy? Za mało zasobów. Potrzebujemy 200 kamienia, 200 metalu, okej. Zbierzcie te kamyczki. Mógłbym troszeczkę bardziej sobie zrobić, czy bardziej, więcej bram. No dobra, liczę na to, że te wieżyczki się obronią. Jeszcze nie robiliśmy czegoś takiego. Nie wiem, czy to będzie miało w ogóle sens, ale okej. Zobaczymy. Być może, być może. Człowiek, zaraz wrócimy znów do szarży na ten bastion. Dobra. Tu zostało tylko. To mało zasobów? A, nie mam drewna. No drewienko naprawdę skoczyło tu. Zbierajcie. Myślę, że wioska jest w miarę obwarowana, więc powinniśmy dać radę. To myślę, że nawet bez żadnego większego problemu. W ogóle jak tutaj śmiesznie to zrobiło. Prawdziwy Minecraft, błąd Chunka. Prawdziwy Minecraft, błąd Chunka. Chciałbym się jeszcze szybko cofnąć do studni. Niech to sobie tutaj już będzie. Powinni chwilę przetrwać. Dobra, ulepszenie. Jakie ulepszenie chcemy tym razem? Plus 4 płomienia, może coś innego, na przykład zbieranie redstone'a. Już nawet mieliśmy pod dwójką. Dwa diamenty. Zbierania diamentów też nie mamy. I też mamy tu. Dobra, myślę, że tak. To... Teraz Allajowie będą zbierać dla ciebie czerwienic na bardziej skomplikowane budowle. I to. Teraz Allajowie będą zbierać cenne diamenty do twojego użytku. Mamy co chcieliśmy. Dobra, mamy inwazję. Uczymy, jak to sobie daje radę. Aha. Odpowiedź brzmi, to sobie nie daje rady. No, to chcę usunąć. Nie wiem, po co ten nadzoryt zbieram, ale zbieram.
kolejny z tamtej strony. Więcej piglinów! Te szkielety do obrony bazy są świetne. Chodźcie, chodźcie. Zobaczcie, z jakiego to dystansu nawala. Tu też coś jest. Nie wiem, czy to nawet nie jest groźniej. Strzelajcie wszyscy. Tam się mocno coś dzieje. No, szkielety. Pokażcie klasę. Szkielety, dawać, 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 nastrzelać. Możecie. Chodźcie w świniaka. Tam też nadchodzą, tam też nadchodzą. Dobra, świniak padł. Wiesz, szkielety są fajne. Myślę, że najlepiej to będzie w ogóle... O kurde, tam co się dzieje, widzę, widzę, spokojnie. Hordę. Jak w Warcraftcie. Wycięte? Wycięte, dobra, lecimy. Bo tutaj się jeszcze ładnie dzieje. Czyli te wieżyczki są useless. Useless w chuj bym powiedział. W twoją stronę zmierza nowa fala piglinów. Wycięte. Wycięte. Się odwróciły. Czas pozbyć się reszty piglinów. Dobra, kończymy z wami. Dobra, pykło. Może wypadałoby ustawić jakąś obronę, na wypadek gdyby pigliny powróciły. Starałem się, ale jak widać to nie dało się zbytnio tego ogarnąć. Dobra, zbierz wszystko, w sumie to też jest fajne. Tylko tak kochani, ogólnie, jeżeli chodzi o szarże na tą hordę bastionu, którą z pewnością sobie zrobimy, bo musimy wyciąć tych tutaj wszystkich. Zrobimy sobie w następnym odcinku, chyba że jeszcze przejdziemy się stąd tutaj i zobaczymy co to może tutaj być w sumie. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grodas Shiro, a my się oczywiście widzimy w ostatnich odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się, hej hej!